Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam dzisiaj na 38. części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiaj będziemy mówić o temacie, który można by zatytułować Przyjście Pana w chwale. Przyjście Pana Jezusa w chwale i mocy. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię około 2000 lat temu, 1990 lat temu, jeśli bierzemy pod uwagę, że dzisiaj jest 2021 rok, no to około 1990 lat temu, jako dobry i pokorny człowiek, jako Zbawiciel, to został odrzucony i ukrzyżowany, został wyrzucony poza miasto, nie uszanowano Syna Bożego. Lecz Pan Jezus Chrystus zjawi się na ziemi jeszcze raz. Już nie jako dziecko w żłóbku, lecz jako wielkiej mocy Król Królów i Pan Panów, ten, który wprowadzi w życie obietnice złożone Izraelowi w celu zaprowadzenia nowego przymierza z Izraelem i Judą, czyli w momencie przyjścia Pana Jezusa w mocy i chwale rozpocznie się nowe przymierze i On wielkiej mocy i chwale, otoczony wielkim orszakiem świętych, o czym już prorokował Henoch, siódmy po Adamie, i wtedy obejmie on panowanie nad całą ziemią. Czy jesteś już gotów, żeby Pan Jezus przyszedł? Kluczowe, bardzo kluczowe, jest to kluczowe, czy Jezus Chrystus przyjdzie dla ciebie jako Pan, czy jako złodziej. Bo przyjście Pana Jezusa można przedstawić zarówno jako wyczekiwany fakt, gdzie oczekujemy przyjścia Syna Bożego z niebios, albo jako nieoczekiwany stan, w którym z zaskoczenia, tak jak złodziej, przyjdzie i wykona Jego wolę. I tutaj na przykład 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 2 do 4 wersetu, mówi takie słowa. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 2 werset. Czytam między innymi z tego Nowego Testamentu, wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. Moim zdaniem jeden z najlepszych przekładów całego Pisma Świętego, a najlepszy przekład Nowego Testamentu, jaki obecnie mamy w języku polskim. Myślę, że za jakiś czas się pojawi lepszy, ale na chwilę obecną to jest najlepsze wykonanie. Albowiem sami dostatecznie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy, bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagła zguba przyjdzie jak bóle na niewiastę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał zejść was jak złodziej. Czyli widzimy tutaj, że będzie pokój i bezpieczeństwo zapowiadane przez ludzi, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności. Tak mówi 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 2 do 4 wersetu. I Pan Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię ze względu na wszystkich ludzi. Jednakże w zależności od tego, czy człowiek go miłuje, czy miłujesz Pana Jezusa, czy też nie, powrót Pana Jezusa jest w Świętej Biblii przedstawiony na dwa sposoby. Na dwa sposoby, czyli albo jako Pan, albo jako złodziej przyjdzie dla ciebie, w zależności od tego, kim On dla ciebie jest. Jeśli jest dla ciebie Twoim umiłowanym Zbawicielem, który Cię umiłował i zna Ciebie, i zna owce, to wtedy jest to oczywiste, że będziesz się radował z Jego przyjścia.
I to przyjście będzie 7 lat wcześniej niż to przyjście, które będzie miało miejsce jako przyjście jak złodziej. Więc Pan Jezus przyjdzie jako oczekiwany Zbawiciel, o czym czytamy między innymi w Ewangelii Jana 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 3. Pan Jezus mówi takie słowa. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czytam z Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 1 do 3. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby inaczej było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. To przygotowanie miejsca dla jego umiłowanych nastąpiło wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, został po prostu ukrzyżowany i na niego zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi i ten, kto wierzy w Pana Jezusa, już ma przygotowane miejsce w niebie. Oczywiście technicznie można by powiedzieć, że to przygotowanie miejsca w niebie miało miejsce wtedy, gdy Pan Jezus jako pierwszy człowiek wszedł do nieba. I to się już wydarzyło. Od tamtej pory nie ma już żadnej przeszkody, żadnej bariery, żeby Pan Jezus przyszedł z nieba i zabrał nas do siebie. Więc kolejne miejsce to jest Hebrajczyków 9,24. Hebrajczyków 9 rozdział 24 werset. Brzmi następująco. Albowiem Chrystus wszedł nie do miejsca świętego ręką uczynionego, którego by było wyobrażeniem, które by było wyobrażeniem prawdziwego, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiał za nami przed obliczem Bożym. Czyli widzimy, że już to miejsce zostało przygotowane w niebie. I nie dlatego, żeby często ofiarować siebie, tak jak najwyższy kapłan wchodzi do miejsca świętego corocznie z cudzą krwią, bo inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata. Lecz teraz, przy skończeniu wieków, raz objawił się ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie, a jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu ukaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Oczekujesz Pana Jezusa ku zbawieniu? Więc jest to bardzo ważne, żebyś rozumiał, że przyjdzie jako oczekiwany Zbawiciel, zabierając swoich do siebie na 7 lat przed momentem, kiedy przyjdzie jako złodziej. Więc przyjdzie dla niektórych jako złodziej, którego ludzie nie tylko nie oczekują, ale wręcz się boją, obawiają się. Przyjście złodzieja ma to do siebie, że jeżeli przychodzi taka sytuacja, że złodziej dokonuje agresji na nasze dobra, to ono charakteryzuje się takimi trzema cechami niezbyt przyjemnymi. Po pierwsze jest niepożądane, po drugie jest nieoczekiwane i po trzecie rujnuje tego, kogo zaskoczy. Jest to kontrast. Gdy pomyślimy o przyjściu Pana Jezusa po swoich wybranych, gdzie właśnie jak Pan Jezus przyjdzie po mnie i po każdego, kto umiłował przyjście Jego i każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, no to w tym momencie każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiony i wtedy Pan Jezus Chrystus każdego takiego weźmie do siebie na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, na 7 lat przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa. I jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa w celu zabrania Kościoła do nieba,
które odbędzie się 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, to to przyjście jest upragnione, oczekiwane. Apostoł Paweł mówił, że choć Go jeszcze nie widzieliśmy, czyli Pana Jezusa jeszcze nie widzieliśmy, miłujemy Go, miłujemy Pana Jezusa i cieszymy się radością niewysłowioną i chwalebną. I to są bardzo mocne słowa. Apostoł Paweł miał na myśli wszystkich, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa, wszystkich, którzy umiłowali przyjście Jego. I miał na myśli naszą błogosławioną nadzieję, którą to nadzieją jest Jezus Chrystus. Czy masz nadzieję? Ja mam nadzieję. Moją nadzieją jest Pan Jezus Chrystus. Moją błogosławioną nadzieją jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa z nieba, aby zabrał mnie do siebie, do nieba. I możemy tego typu sformułowania znaleźć m.in. w 2 Tymoteusza 4,8. 2 Tymoteusza 4,8. Odtąd przeznaczony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi w on dzień odda Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Już kiedyś mówiliśmy o tym fragmencie. Jest tu powiedziane, że wieniec sprawiedliwości otrzymają wszyscy, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa. I kolejne miejsce Tytusa, 2 rozdział, 13 werset. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tu nazwany Bogiem i Zbawicielem. I oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga. To są dwie rzeczy, czyli błogosławiona nadzieja i 7 lat później objawienie chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czyli to są dwa różne wydarzenia dzielące, dzieli je 7 lat ucisku. Tak? Czyli najpierw będzie błogosławiona nadzieja, a potem będzie objawienie chwały Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjdzie, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze. Czyli pochwycenie będzie 7 lat przed zabraniem, 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza. Pochwycenie, zabranie Kościoła, przejęzyczyłem się przed chwilą, więc doprecyzuję, a więc pochwycenie Kościoła, zabranie wszystkich chrześcijan z ziemi będzie miało miejsce 7 lat przed ustanowieniem nowego przymierza, przed rozpoczęciem nowego przymierza z Izraelem i Judą, czyli 7 lat przed tysiącletnim królestwem. Pan Jezus po tych 7 latach, po pochwyceniu, przyjdzie na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. I kolejne miejsce to jest 1 Piotra 1,8. 1 Piotra 1,8. Albowiem gdy to w was jest i pomnaża się, uczyni was nieociężałymi i niebezowocnymi dla poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie ten werset, bo to ma być 1 Piotra 1,8, czyli już go czytam. 1 Piotra 1,8, którego choć nie znaliście, miłujecie, a teraz nie widząc go, ale wierząc w Niego, weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Czyli widzimy tutaj, że o Panu Jezusie jest powiedziane, że Go nie znaliśmy, ale Go miłujemy. A teraz nie widząc Go, ale wierząc w Niego, weselimy się radością niewysłowioną i chwalebną. Właśnie tak, taka wielka radość towarzyszy chrześcijanom przez całe ich życie tu na ziemi, w oczekiwaniu przyjścia Pana Jezusa. Żadnych smutków, bo Pan Jezus powiedział, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I powiedział, czy mają się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec. Dopiero jak oblubieniec będzie im zabrany, to będą się smucić. Był zabrany na 3 godziny ciemności na krzyżu, na 6 godzin ukrzyżowania, na 3 dni pogrzebania. I potem po zmartwychwstaniu został nam oddany i mamy teraz naszego oblubieńca i radujemy się cały czas, bez przestanku,
się radujemy. Nigdy nie mamy przestawać się radować, dlatego że Pan Jezus jest z nami cały czas. Poszczenie, martwienie się jest tutaj związane z okresem, kiedy tam było powiedziane, że jeśli oblubieniec będzie zabrany, to pościć będą. I w tamtym fragmencie o to chodziło, że to było kontrastem do radowania się i unikania tego typu postaw. Pan jest oczekiwany przez każdego chrześcijanina, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, chciałby jak najszybciej być z Panem Jezusem, nie tylko duchowo i duszebnie, ale również cieleśnie, w nowym ciele. Dlatego Pan Jezus Chrystus jest oczekiwany. Ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, obietnice są określani jako ci, którzy Go oczekują. Czy Ty oczekujesz Pana Jezusa, aż przyjdzie i weźmie Cię do siebie? Niestety, naśmiewcy istnieją i naśmiewcy, którzy pytają, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, i to takim ludziom możemy odpowiedzieć słowami apostoła Pawła i Piotra. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. I o tym czytamy m.in. już w czytanym fragmencie Hebrajczyków 9,28. Dzisiaj przeczytałem go. 9,28. Taki Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu. I też 2 Piotra, 3 rozdział, od 4 werset i 9 werset. I mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego, bo od czasu, jak ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem was, względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Pan Jezus ubogaci swoich, tych, którzy czekają na Niego, którzy są zbawieni, to ci, którzy na Niego oczekują, przywitają Go jako ubogacającego, nie jako złodzieja. Pan ubogaci swoich, pozbędą się jedynie swojego marnego ciała, zyskają odnowione, przemienione, całkowicie nowe ciało. Ciało podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa. On przemieni nasze ciała. I dlatego to będzie wspaniały czas. I przyoblecze nas Pan Jezus w nowe ciało, będące już częścią nowego stworzenia, bo chrześcijanin narodzony na nowo jest częścią nowego stworzenia z ducha i duszy, ale nie z ciała, bo ciało dalej jest częścią starego stworzenia. I mamy dwie natury w sobie, starą i nową. I ta stara natura jest związana ze starym stworzeniem, nowa natura jest związana z nowym stworzeniem. I Pan Jezus przyoblecze nas, którzy oczekujemy przyjścia Pana Jezusa, czyli tych wszystkich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, w nowe ciało, podobne do Jego uwielbionego ciała. I wprowadzi nas ponadto w obiecane dziedzictwo wieczne. I możemy tutaj te zapewnienia znaleźć m.in. Filipian 3 rozdział. Filipian rozdział 3, 20 werset. Nasza bowiem ojczyzna w niebiosach, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Oraz Hebrajczyków 9,15, czyli Hebrajczyków 9 rozdział, 15 werset. Tutaj mamy informację, i dlatego jest Nowego Testamentu pośrednikiem, aby wskutek śmierci, która nastąpiła dla odkupienia występków popełnionych pod pierwszym testamentem, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest to bardzo ważne, aby pamiętać, że gdy Pan Jezus
weźmie nas do siebie, będziemy już dziedzicami wiecznego dziedzictwa oraz będziemy, oprócz tego, że będziemy wprowadzeni w obiecane dziedzictwo wieczne, w uwielbionych ciałach, podobnych do uwielbionego ciała Jego. I tutaj od razu możemy sobie przypomnieć słowa pieśni: czekamy, Boży Synu, Cię, byś w górze nas zgromadził. Niech czas czekania skończy się. Racz nas już w dom wprowadzić. Kto ufa Ci, ten w kornej czci ku Tobie wciąż spogląda, bo chciałby Cię oglądać. Czekamy Cię, choć łaską swą Bóg dał nam Tobie w darze. Bóg dał nas Tobie w darze. I Duch wprowadził bliskość Twą, lecz jawnie się ukażesz. U Ciebie tam spoczynek nam, radość i szczęście błogie są dane wiecznie Tobie, w Tobie. Czekamy Cię, wnet przyjdziesz Ty, powrócisz bez wątpienia. Przeminą smutki tam i łzy, umilkną też pragnienia. Cóż stanie się, gdy ujrzym Cię? Dziękczynny hymn zniesiemy i wielbić Cię będziemy. Jest to pieśń 75 ze śpiewnika Pieśni duchowe i ewangelizacyjne. Zatem, biorąc pod uwagę to, że osobiste przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza będzie miało miejsce po 7-letnim ucisku, musimy zwrócić też uwagę na to, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest głównym wydarzeniem zwiastowanym przez proroków. Nie jest takim głównym wydarzeniem zwiastowanym przez proroków sąd ostateczny, ani odnowienie Izraela i Judy, ani nawet zwycięskie pochwycenie Kościoła, które jest tajemnicą w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie jest wspomniane w kilku miejscach. Lecz z kolei przyjście Syna Bożego, Boga naszego i Zbawiciela w chwale jest jako główne wydarzenie. I gdyby ten, czyli Pan Jezus Chrystus, którego oczekujemy, nie przyszedł, proroctwa okazałyby się kłamliwe, przyszłość beznadziejna i bylibyśmy najnędzniejszymi spośród wszystkich ludzi. Jeśli Pan Jezus Chrystus nie przyjdzie najpierw, aby zabrać chrześcijan do nieba, a potem po 7 latach ucisku nie przyjdzie osobiście na ziemię, to wtedy bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godnymi ludźmi, bo uwierzyliśmy Pismu, które mówi, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie po chrześcijan, a potem, że Pan Jezus Chrystus osobiście w glorii i chwale przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze, nazywane też 1000-letnim królestwem. Zatem, gdy Zbawiciel opuszczał swoich uczniów i wstępował do nieba, usłyszeli oni poselstwo aniołów. I to były słowa zapisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 1, 11 werset. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, 11 werset. Którzy też rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty został od was do nieba, tak przyjdzie, jakeście go widzieli idącego do nieba. Czyli ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 11 werset. A teraz na podstawie tego wersetu możemy wyciągnąć pewne wnioski. W jaki sposób Pan Jezus przyjdzie znowu na ziemię? Po pierwsze, Pan Jezus Chrystus przyjdzie sam osobiście, tak mówi ten tekst.
Błędnowiercy twierdzą, że Pan Jezus Chrystus nie przyjdzie we własnej osobie i w ten sposób pozbawiają to wielkie wydarzenie jego właściwej treści. Bo wtedy, gdyby tak było, jak oni mówią, to byłoby ono po pierwsze niepewne i mgliste, a po drugie zaprzeczałoby całkowicie wszystkim zapisom Pisma Świętego. Tacy błędnowiercy mówią, że Pan Jezus już powrócił w duchu, albo że w postaci jakiejś kobiety się gdzieś tam pojawił, albo gdzieś mówią inne rzeczy. Niektórzy mówią tacy, że w dniu Pięćdziesiątnicy się Pan Jezus pojawił, albo że Pan Jezus w ogóle nie przyjdzie powtórnie, gdyż z tamtego świata się nie powraca, albo że Jego przyjście wcale nie jest potrzebne, bo triumf dobrej woli człowieka jest w stanie zbudować na ziemi Królestwo Boże. Tak uczy bardzo wiele grup religijnych prowadzonych przez różnych fałszywych nauczycieli. Jednak jest to wszystko niezgodne z tym, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże na ten temat wyraża się zupełnie jednoznacznie. I możemy o tym wyraźnie przeczytać w wielu miejscach. Między innymi w Izajasza 35, werset 4. Izajasza 35 rozdział, werset 4. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. I wybawi was. Czyli widzimy wyraźnie. I Izajasza 40, werset 1. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola i odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Czyli widzimy jednoznacznie, że mamy tutaj wyraźnie pokazane, że mamy takie słowa, że mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni. Nie bójcie się, oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Także Zachariasza, 14 rozdział. Zachariasza, 14 rozdział. 3 i 4 werset. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Czyli widzimy jednoznacznie, że zgodnie z tym, co w Dziejach jest napisane, potem wyruszy Pan i Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej. Jak mówi Zachariasza, 14 rozdział od 3 do 4 wersetu. Tym Panem jest oczywiście sam Pan Jezus Chrystus, bo Pan Jezus Chrystus jest Jahwech. Jahwech Starego Testamentu i Pan Jezus Chrystus Nowego Testamentu to są te same osoby. Rzymian 10:9 mówi, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I chodzi oczywiście o Jahwech. Tam, gdzie jest słowo Pan, to chodzi o Jahwech. W Nowym Testamencie Pan Jezus Chrystus powiedział te same słowa. On nie powiedział, że pośle aniołów lub archanioła, aby zabrali chrześcijan z ziemi, kościół, zgromadzenie i sądzili świat. Pan Jezus przyjdzie we własnej osobie i Pan Jezus będzie przez wszystkich osobiście widziany. I to w wielu miejscach widzimy,
Na przykład Jana 14:3 zapowiada pochwycenie: przyjdę znowu i wezmę was do siebie, znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze. Tak też mówi w 16 rozdziale Jana 22 werset. Ale też Pan Jezus nie pozwoli na to, by przy zaślubinach z oblubienicą ktokolwiek miał go zastępować. Tak jak oblubieniec w podobieństwie o 10 pannach sam osobiście wyszedł na spotkanie oblubienicy, tak i Pan Jezus nikomu nie przekaże tego prawa. I to czytamy m.in. Mateusza, 25 rozdział, 6 werset. Mateusza 25:6. A o północy stał się krzyk: oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie na spotkanie jego. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Tak, przyjdę wkrótce, i to znajdziemy tego typu słowa w objawieniu Jana, 22 rozdział, 12 werset. I oto przychodzę wkrótce i zapłata moja, czyli ci chrześcijanie, tak? I zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego. Czyli Pan Jezus swoją zapłatę, czyli chrześcijan, weźmie ze sobą. I 20 werset. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Tak, przyjdź, Panie Jezu. Jednoznacznie zatem widzimy, że Pan Jezus przyjdzie osobiście. O tym samym piszą apostołowie. Między innymi w Dziejach Apostolskich 3 rozdział. Dzieje Apostolskie 3 rozdział. Dziewiętnasty werset. Przetoż upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, ażeby przyszły czasy ochłody od oblicza Pańskiego. I żeby posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy jednoznacznie. Przeto upamiętajcie się, wezwanie do upamiętania. I nawróćcie się, aby i potem przejście do tego posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Kolejne wezwanie jest na przykład w 1 Tesaloniczan, 1 rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, 1 rozdział, 9 werset. Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakieście się nawrócili do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z umarłych Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Czyli widzimy, wyrwał nas od gniewu przyszłego, a więc nie będziemy w tym gniewie, tak? Będziemy przed gniewem, czyli przed uciskiem, przed siedmioletnim uciskiem, będziemy zabrani do nieba. I jeszcze 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset, jest wyraźnie powiedziane: gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Czyli widzimy, wyraźnie jest powiedziane: potem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi pochwyceni, będziemy w obłokach na spotkanie Pana, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Czyli widać wyraźnie, wespół z nimi pochwyceni będziemy. Są pewni ludzie, którzy lubią kłamać, że nie ma słowa pochwycenie w Biblii. Tutaj 17 werset mówi wyraźnie: wespół z nimi pochwyceni będziemy. No więc widać wyraźnie, że nawróciliście się od bałwanów, aby oczekiwać Syna Jego z niebios, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba.
Więc tu są jasne wskazówki, które nam jednoznacznie pokazują, że to sam Pan będzie tym, który osobiście weźmie chrześcijan do nieba i potem z tymi chrześcijanami sam osobiście przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierza. I to jest wyraźnie podkreślone w wielu miejscach Pisma Świętego. Także bardzo ważne jest z tego fragmentu z dziejów, żebyśmy zauważyli, że Jezus Chrystus ukaże się w postaci Syna Człowieczego. Czyli będzie On w postaci Syna Człowieczego. Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty zamieszkał w Jego zborze, w Kościele, w zgromadzeniu. A teraz Pan Jezus sam osobiście przyjdzie w ciele, ponieważ nie odrzucił swojego człowieczeństwa, które On przyjął, aby nas zbawić, bo Pan Jezus stał się człowiekiem. I gdy Jan w Dzień Pański w zachwyceniu ujrzał uwielbionego Syna Człowieczego, który przychodzi, aby napomnieć Kościół i sądzić świat, różnica między postacią Pana Jezusa uwielbionego, którego Jan zobaczył, a prostym cieślą z Nazaretu, do którego piersi kiedyś się jako jego jeden z 12 uczniów przytulał, była tak wielka, że padł do nóg swojego mistrza jak nieżywy. Ale Jezus położył na nim swoją prawą rękę i powiedział, aby się nie bał, bo Pan Jezus zawsze mówi, nie bój się, nie troszcie się o nic, zaufajcie, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, pokój wam, nie bój się maleńka trzutko. To jest głos Pana Jezusa do Jego zbawionych. Jeśli ktoś używa innego słownictwa do chrześcijan, to od razu powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? No nie jest to głos Pana Jezusa, a my mamy mówić tak, jak Pan Jezus mówił. Więc jednoznacznie Pan Jezus od razu został zidentyfikowany i to czytamy w Objawieniu 12 rozdział. Siedemnasty werset. W objawieniu pierwszy rozdział, 17 werset. A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jak martwy i włożył prawą rękę swoją na mnie, mówiąc mi, nie bój się, jam jest pierwszy i ostatni. Czyli objawienie pierwszy rozdział, 17 werset. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że dla nas chrześcijan jest to bardzo radosne i wyraźne, że Pan Jezus zechciał na całą wieczność zatrzymać tę Jego ludzką postać, którą przyjął, aby pójść na krzyż. Bo Pan Jezus po to przyjął postać człowieka, żeby być ukrzyżowanym. I Władca Światów, Pan Jezus Chrystus, Król Królów, jest jednym z nas. On przyjmie nas w niebie, w którym bez Pana Jezusa nie moglibyśmy przebywać. I Pan Jezus pozwoli zasiąść nam na Jego tronie. I dla niepokutujących grzeszników ta sama myśl jest przerażająca i upokarzająca. Dla pokutujących grzeszników, czyli dla chrześcijan, tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, jest to pocieszenie. Ale dla tych grzeszników, którzy nie chcą się przyznać, że są grzesznikami i uważają się za samych sprawiedliwych, niestety jest to przerażające, że Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus będzie ich najwyższym sędzią. Najwyższym sędzią ich będzie Syn Człowieczy. Przed Nim będą drżeć i będą musieli zginąć na wieki
w jeziorze ognia, ale zanim się to stanie, będą musieli ugiąć ich kolana przed tym, którym pogardzili i którego przebaczenie odrzucili z taką zatwardziałością. W wielu tekstach Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego znajdujemy potwierdzenie tego, że Jezus istotnie po raz drugi przyjdzie w postaci Syna Człowieczego. I jedno z takich miejsc to jest Daniela, 7 rozdział. Księga Daniela, czyli ze Starego Testamentu, dlatego czytam to z Biblii Warszawskiej, bo to wydanie trynitarne, Towarzystwo Biblijne ma tylko Nowy Testament. 7:13-14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Czyli widzimy jednoznacznie, że na obłokach niebieskich przyjdzie ktoś podobny do Syna Człowieczego i dadzą mu władzę i chwałę i królestwo. Także możemy o tym przeczytać między innymi w Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. I wtedy się ukaże znak Syna Człowieczego na niebie. I wtedy narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką. Także Mateusza 13 rozdział. Czterdziesty werset. Jak tedy zbierają kąkol i palą go w ogniu, tak będzie przy końcu świata tego, pośle Syn Człowieczy aniołów swoich, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią. Jest takich miejsc znacznie więcej. Kolejna rzecz, której się uczymy z Dziejów Apostolskich z tego fragmentu, to, że Chrystus przyjdzie w sposób widzialny, bo jest powiedziane ujrzycie. Być może Pan Jezus mógłby zadowolić się przynajmniej teoretycznie tym, że ukazałby się tylko odkupionym, a tych niepokutujących grzeszników potępiłby, nie ukazując się im wcale. Jest to takie nawet sensowne, natomiast ten sens jest od strony ludzkiej, bo my lubimy pogardzać tymi, których po prostu w jakiś sposób mamy możliwość upokorzyć. Natomiast tutaj mamy sytuację inną. Bóg myśli inaczej. I szacunek należy się w oczach Bożych każdemu z jego stworzeń, tylko na podstawie tego, że jest to jego stworzenie. I Ojciec, dlatego Bóg Ojciec chce, żeby wszyscy rozpoznali Jego Syna i ujrzeli Pana Jezusa w chwale. W owym dniu będą patrzeć na Pana Jezusa wszyscy ludzie, ale z różnymi uczuciami. Wierzący w Chrystusa będą wykrzykiwać z radości. Żydzi wreszcie rozpoznają swojego Mesjasza. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Wtedy to się właśnie spełni, że oczekują ku zbawieniu. A niewierzący zadrżą na jego widok.
I tutaj widzimy na przykład Zachariasza 12:10. Jest powiedziane, że z Zachariasza 12:10, że będą patrzeć na tego, którego przebili. Tak, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Czyli widzimy jednoznacznie, jest tutaj pokazane, że wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Spojrzą na mnie Żydzi, tak? Bo tak mówi kontekst, dom Dawida. I także do Żydów skierowane są słowa z Mateusza, między innymi 23 rozdział, zdaje się, 39 werset. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, tak mówi Pan Jezus do Żydów, aż rzeczecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli znowu jest powiedziane, że ujrzą go osobiście. Nie ujrzą go do tego czasu, kiedy to powiedzą. Jak to powiedzą, to go ujrzą. Czyli jest to bardzo ważne. Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie. Znowu ujrzenie jest tu podkreślone. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Także Pan Jezus wyraźnie zapowiada, że ujrzą Syna. To jest 26 rozdział. Rozdział 26, 64 werset. Rzekł mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy majestatu i przychodzącego na obłokach niebieskich. Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus powiedział, że to On jest tym Jahwech Starego Testamentu. I odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, przychodzącego na prawicy mocy Bożej, siedzącego, przepraszam, na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Jeszcze kolejne miejsce to jest między innymi z Marka. 13 rozdział. Dwudziesty szósty werset. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z mocą wielką i z chwałą. Czyli wyraźnie jest powiedziane znowu o tym ujrzeniu. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I dalej jest powiedziane w objawieniu 1:7. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili. I utyskiwać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. To jest objawienie 1 rozdział, 7 werset. I tutaj warto zauważyć, że w każdym z tych miejsc jest o ujrzeniu. I tutaj bardzo ważne jest, żeby rozumieć to. Niektórzy pytają, w jaki sposób wszyscy ludzie na całej ziemi w tej samej chwili będą mogli zobaczyć Chrystusa. Wystarczy odpowiedzieć, że światło biegnie z prędkością, z tego, co mnie uczyli na fizyce, około 300 tysięcy km na sekundę. Generalnie bardzo szybko, 300 tysięcy km na sekundę. I dlatego jest powiedziane, że będzie widziane przyjście Syna Bożego jak błyskawica, tak? Bo Ziemia jest kulą, a więc będzie to jak błyskawica, nie jak punkt, bo gdyby Ziemia była płaska, to byłby to punkt. Ale ponieważ Ziemia jest kulą,
no to będzie to przyjście widziane jak błyskawica. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Więc jest to widoczne, każdy zobaczy. Każdy jak błyskawica. I kolejna rzecz z Dziejów Apostolskich, które tutaj widzimy, że Jezus Chrystus przyjdzie z nieba na obłokach i wśród obłoków. To jest mocno podkreślone, że Jezus przyjdzie na obłokach, to znaczy z góry na ziemię, tak samo jak przyszedł po raz pierwszy, rodząc się. I też jest to bardzo ważne, żeby to zauważyć w tym fragmencie. To nie ludzie ukoronują go na króla i ustanowią na ziemi jego królestwo. W żadnym wypadku tak się nie stanie, raczej będzie dokładnie odwrotnie. On przyjdzie z nieba w godzinie, którą on sam wyznaczy, już jako suwerenny pan i władca. I to widzieliśmy m.in. w Daniela, ale jest jeszcze kolejne miejsce z Daniela, które warto wziąć pod uwagę. To jest Daniela, 2 rozdział, 34 i 45 werset. I tutaj mamy takie słowa. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. I 45 werset. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk? Rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Ten sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Już przypomniany już 7:13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. Czyli widać wyraźnie, że będzie to tak, że jest Pan Jezus przedstawiony jako kamień, który bez udziału rąk oderwał się od góry, oraz że na obłokach niebieskich przyjdzie ktoś podobny do Syna Człowieczego. Te obłoki są tu widziane. Poza tym wiele innych już wcześniej wspomnianych tekstów z Biblii wyraża tą myśl, że Pan Jezus przyjdzie na obłokach niebieskich, a nie z głębokości naszej pogrążonej w odstępstwie ziemi, bo z ziemi to przyjdzie Antychryst. I o Panu Jezusie jest powiedziane, oto przychodzi wśród obłoków, jak mówi Objawienie 1:7. Czyli będzie to wydarzenie nie do przeoczenia. I nie jest tutaj warte przemilczenia to, że przychodzi wśród obłoków, to po prostu te obłoki mogą wskazywać, że Jezus przyjdzie wśród chmur zwiastujących nadejście sądu. I to w obecnym czasie tylko ślepy nie widzi gromadzących się na horyzoncie czarnych chmur, mrocznych i posępnych. Nadciąga burza i jej gwałtowność i zasięg pozwala nam poznać tylko Biblia. To będzie straszny czas. Kolejne miejsce, kolejna rzecz, którą musimy mieć na uwadze, to to, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie niespodziewanie. I to przyjście Pana, mimo że my teraz wiemy, że to będzie 7 lat po pochwyceniu, przyjdzie Pan Jezus osobiście na ziemię. Nie znamy daty pochwycenia, ale można by powiedzieć, no dobra, ale ludzie, którzy będą wtedy, no sobie odliczą 7 lat od pochwycenia i będą wiedzieć. No więc po pierwsze, teoretycznie mogliby tak zrobić, ale po drugie, trzeba pamiętać, że nie będzie wtedy ani jednego wierzącego na ziemi, a ci, którzy lekceważą Biblię, nie będą dokonywać tego typu obliczeń.
i nie jest to jednoznacznie. Natomiast o diable jest powiedziane, gdyż wie, że czasu ma niewiele. To tak wskazuje, jakby on, mając już wiedzę o pochwyceniu, mógł sobie odliczać, ile czasu mniej więcej mu jeszcze zostało. Bo od pochwycenia do przyjścia Pana Jezusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza będzie około 7 lat, czyli tak jak zapowiada Daniel w 9 rozdziale, będzie to 70 tydzień Daniela. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa po oblubienicę nie będzie spodziewane. Jak błyskawica porazi ono świat niewierzący i gardzący proroctwami. Sami dokładnie wiecie, tak pisał apostoł Paweł, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Tak apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan. I też bardzo ważne jest, aby rozumieć, że w Mateusza 24-23 mamy następujące słowa. Mateusza 24-23. Wtedy, jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. I jeszcze z tego samego rozdziału, 26-27, jeśli by wam wtedy rzekli, oto na puszczy jest, nie wychodźcie, oto w komorach, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica wychodzi od wschodu i widzianą jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Właśnie stąd widzimy, że skoro jest powiedziane, że gdyby wtedy wam kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, to znaczy, że już rzekomo przyszedł. Nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli widzimy podkreślenie tego faktu, jak błyskawica. Błyskawica jest taką linią, wokół globu będzie ta błyskawica widziana, dlatego że Ziemia jest kulą. Gdyby Ziemia była płaska, to wystarczyłby punkt, nie żadna błyskawica. Natomiast, ponieważ jest to jak najbardziej kulisty kształt Ziemi, no to jest to jak błyskawica. Bardzo ciekawe. Właśnie przyjście Jezusa z szybkością błyskawicy pozwoli ujrzeć Go wszystkim mieszkańcom Ziemi. Biada wtedy tym, którzy nie będą przygotowani na tą okoliczność. I też kolejna rzecz, która tutaj w Dziejach Apostolskich była podkreślona w 1 rozdziale, że Jezus Chrystus przyjdzie w chwale. Pan Jezus Chrystus przyjdzie w chwale, w mocy i chwale, w glorii i chwale. Gdy Pan Jezus dziś przyszedł jako skromny cieśla z Nazaretu, najprawdopodobniej nie dozwolono by mu dożyć nawet 30 lat. Lecz On przyjdzie, aby całemu światu obwieścić i objawić Jego boską chwałę. I to możemy tego być pewni, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. To widzimy m.in. w Mateusza 16:27, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Podobna myśl jest z Mateusza 24:30.
Wtedy się ukaże znak Syna Człowieczego na niebie i wtedy narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką. Czyli widzimy to, co powiedziałem przed chwilą, że będzie to z wielką mocą i chwałą. Jeszcze oczywiście, jeszcze Mateusza 26:64, które już dzisiaj sygnalizowaliśmy, rzekł mu Jezus, tyś powiedział, na to powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy majestatu i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wiemy, że Jezus Chrystus, wstępując do nieba, wszedł do najwyższej chwały i że odziany w tę chwałę znów przyjdzie, aby sądzić świat i ustanowić swoje panowanie na ziemi. To czytaliśmy m.in. w Daniela 7 rozdział 13 do 14 wersetu. Daniela 7 rozdział 13-14 i widziałem w widzeniach nocnych oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Jan z kolei, apostoł, pokazuje nam tego króla królów jako zwycięzcę pod Armagedon. To jest objawienie 19 rozdział od 11 do 16 wersetu. I widziałem niebo otwarte i oto koń biały, a ten, który siedzi na nim, nazywa się wierny i prawdziwy i w sprawiedliwości sądzi i walczy, a oczy jego jako płomień ognia, i na głowie jego wiele koron i miał imię napisane, którego nikt nie znał, tylko on sam. I przeodziany był szatą zmoczoną we krwi i imię jego Słowo Boże. I wojska niebieskie szły za nim na koniach białych i obleczone w bisior biały i czysty. I z ust jego wychodzi miecz ostry, aby nim bił narody. I on pasie je laską żelazną, i on tłoczy kać wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. I ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane Król Królów i Pan Panów. Oczami wiary każdy chrześcijanin już widzi, że to będzie Jezus ukoronowany chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, jak mówi Hebrajczyków, 2 rozdział, 9 werset. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Czyli widać wyraźnie Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Ale też chrześcijanie oczekują tego dnia, gdy nasz Pan wreszcie objawi się w pełnym blasku Jego majestatu. Kolejna cecha, którą tutaj w dziejach widzieliśmy, jest taka, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie ze wszystkimi świętymi. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus objawi się z nieba ze zwiastunami mocy Jego w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy Boga nie znają. Już dzisiaj czytaliśmy, to było z 2 Tesaloniczan, 1 rozdział. Ale też jest Mateusza 13 rozdział. Na przykład Mateusza 13:39. Nieprzyjaciel zaś, który je rozsiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, a żeńcy to aniołowie. Czyli widzimy wyraźnie, że
jest powiedziane, że żeńcy to aniołowie. Także mamy powiedziane w 41 wersecie: pośle Syn Człowieczy aniołów swoich, a oni zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią. Czyli znowu jest pokazane, że będzie tutaj służba aniołów. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i złych, którzy popełniają nieprawość. Także Mateusza 24:31. I pośle aniołów swoich z trąbą głosu wielkiego i zgromadzą wybranych Jego od czterech wiatrów, od jednych krańców niebios aż do drugich. Także 25:31 Mateusza mówi tak: a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na tronie chwały swojej. I jeszcze mamy na przykład Mateusza 16:27, to już dzisiaj czytaliśmy. Mateusza 16:27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. I tutaj też widzimy w Objawieniu 19 rozdział to, co przed chwilą czytaliśmy, że szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przeobleczone w czysty biały bisior. Syn Człowieczy pośle jego aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i złych, którzy popełniają nieprawość. Pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata. I gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale jego, wszyscy aniołowie będą z nim. I jeszcze mamy tutaj właśnie wyraźnie pokazane, że Pan Jezus nie chciał prosić Ojca o 12 legionów aniołów, ażeby na Golgocie obronili Go, bo wtedy nie wypełniłaby się wola Boża, aby Pan Jezus Chrystus położył Jego życie za nas, aby na Niego zostały włożone grzechy wszystkich ludzi. Ale w godzinie triumfu Bóg da mu orszak wojsk anielskich, składających się z daleko więcej niż 12 legionów. I święci to są również chrześcijanie. I Kościół jako oblubienica będzie zabrana do nieba, gdzie odbędzie się wesele baranka. Ukoronowany jego chwałą Pan Jezus Chrystus wstąpi na ziemię razem z Kościołem. I też razem z Kościołem będzie Chrystus panować i sądzić. I tak jest też powiedziane na przykład w Judy, wersety 14 i 15. List Judy, 14 i 15 werset. A prorokował też o nich Enoch, siódmy od Adama, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich, aby uczynić sąd nad wszystkimi i karać wszystkich bezbożników między nimi za wszystkie bezbożności ich, które płodzili, i za wszystkie niecne słowa, które mówili przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Czyli widzimy wyraźnie. Ale też mamy takie miejsce z Kolosan. Kolosan, czwarty rozdział. Kolosan, czwarty werset, przepraszam. Czwarty werset trzeciego rozdziału. Ale gdy się Chrystus, życie nasze, okaże, wtedy i wy z Nim okażecie się chwale. Czyli
jak po 7 latach ucisku Pan Jezus okaże się na ziemi, aby ustanowić nowe przymierze, to wtedy także my, jako chrześcijanie, okażemy się z Nim w chwale. W ten sposób Pan Jezus Chrystus, Pan całej ziemi, przedstawi swoją oblubienicę i pocieszy ją za wszystko, co było jej udziałem, za cierpienia, prześladowania, hańbę. I teraz na krótko, gdy zasmuceni bywacie, mówi apostoł Piotr, różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To mówi pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. Szósty i siódmy werset. Z czego weselicie się teraz, maluczko, jeśli potrzeba zasmuceni w rozmaitych pokusach, aby doświadczona wiara wasza, daleko droższa od złota znikomego, choćby i w ogniu wypróbowanego, okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Wspominaliśmy już o tym, że w tym dniu Pan Jezus Chrystus stanie na Górze Oliwnej. Już dzisiaj wspominaliśmy o tym, że w owym dniu Pan stanie na Górze Oliwnej. I to czytaliśmy z Zachariasza, 14 rozdział, 34 werset, że potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. I jest to całkowicie zupełnie zrozumiałe, że aby odpłacić jego przeciwnikom, Pan przyjdzie na to miejsce, gdzie w ogrodzie Getsemane zmagał się ze śmiercią i skąd wstąpił do nieba. Widzimy to miejsce wspomniane w Mateusza 26:30. Mateusza 26:30. I zaśpiewawszy pieśń, wyszli na Górę Oliwną. I ten fragment, który już dzisiaj czytaliśmy, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 12 werset. Wtedy wrócili do Jerozolimy od góry, którą zowią Górą Oliwną, która jest blisko Jerozolimy, na odległość drogi sabatniej. Czyli widzimy, że w niewielkiej odległości od Góry Oliwnej było to miejsce i również w niewielkiej odległości od Góry Oliwnej jest również wzgórze Golgota, gdzie zbuntowany świat, w tym ja i ty, przybiliśmy do krzyża Pana Jezusa. Gdy chwała Pańska uniosła się ze świętymi i też ta świątynia miała zostać zburzona. Wtedy to był król Nebukadnezar. To ta chwała Pańska, odchodząc, zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta, na Górze Oliwnej. O tym możemy przeczytać w Zachariasza, 11 rozdział. Jedenasty rozdział, 22 werset. O ile dobrze pamiętam. Jedenasty rozdział, 22 werset Zachariasza. Potem cheruby podniosły swoje skrzydła, a jednocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraelskiego była nad nimi w górze. I uniosła się chwała Pana ze środka miasta i zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta.
czyli Ezechiela 11, rozdział 22-23 werset. Nie tak jak się poprzednio przejęzyczyłem, Zachariasza, chodziło o Ezechiela. Czyli Ezechiela 11, rozdział 22-23 werset. I ta świątynia zburzona przez Nebukadnezara została odbudowana, ale Pan w niej nie zamieszkał, tak jak w poprzedniej świątyni. Poprzez zstąpienie Jezusa Chrystusa na Górę Oliwną chwała Boża powróci na ziemię. W czasie Nowego Przymierza ujrzymy ją, w czasie tysiącletniego Królestwa. Ujrzymy ją, jak z Jerozolimy będzie opromieniać cały świat ta chwała. A teraz będziemy mogli oczekiwać Syna Bożego z niebios. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy oczekiwali na Pana Jezusa, który przyjdzie, aby zabrać chrześcijan do nieba. Od tego momentu 7 lat minie wielkiego ucisku. Wtedy Pan Jezus Chrystus wróci na ziemię razem ze swoimi świętymi. Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Czyli Pan Jezus wróci w chwale. Tak jak dzisiaj mieliśmy okazję o tym rozważać. Był to 38 odcinek z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Więc możemy z radością oczekiwać Pana Jezusa, który przyjdzie dla chrześcijan jako Zbawiciel. I Ty też możesz oczekiwać Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony i staniesz się Jego własnością, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz w Jezusa. On Cię miłuje, za Ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać 739-089-088. Możesz też wysłać do mnie SMS-a z taką prośbą albo zadzwonić. Możesz też wysłać e-maila czytaj.biblie@onet.pl lub napisać skrytka 31-63-500 Ostrzeszów. Adres jest to Czytaj Biblię. Więc dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia tej serii, do obejrzenia wcześniejszych części, pierwszych 37 części. I zachęcam też do śledzenia następnych części, jeśli Bóg pozwoli, do części 39. Zatem dobranoc z Bogiem.